Siema, jeszcze tak przed startem chciałbym Was poinformować, że mam dla Was prezent związany ze świętami, a mianowicie do końca grudnia będą się pojawiać filmy z Alexa codziennie o godzinie 16, więc nie przegapcie, a żeby nie przegapić, to zasubskrybujcie mój kanał ze słoneczkiem. A teraz zapraszam do oglądania. Hej, z tej strony Barry i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Alex. A w dzisiejszym odcinku poddamy sądowi sprawę związaną z zabójstwem jednego z berserków, nie pamiętam jego imienia szczerze. I tak, okazało się, że jest to nasz kolega. Nie Diego, tylko on się nazywa. Już sprawa. Tymi zabawkami się tu nie pobawisz. Są zakazane. To jest Duras. Tak, to jest Duras. Czyli taki tutaj Alexowy Diego. Można go tak w sumie porównać. Ono go zabił. Ponieważ tamten go zaatakował, przynajmniej on tak twierdzi, ale no ja mu wierzę, bo czemu miałbym mu nie wierzyć. Jest to jeden z możliwych naszych towarzyszy, a chcę zebrać wszystkich. To gra dama jest Ragnarem i mamy, chyba będziemy mieli wybór między powiedzeniem, że to jest taki inny ziomek, którego spotkaliśmy Baltar chyba? Baltar. To ktoś z zewnątrz. Ale powiemy, że to Baltar, bo nie lubię Baltara. Dobra, damy szybki zapis. No chyba, że nas zaatakuje, to w takim wypadku potem się cofniemy i po prostu powiemy, że to ktoś inny. Mam informację na temat zabójstwa Ascora. Każda informacja jest cenna. Udało ci się coś ustalić? Mamy tak, to Duras zabiła Ascora. Mordercą jest ktoś spoza Goliet. To Barin. Damy Barina. To Barin zabiła Ascora. Przyznał się. Jego wina nie ulega wątpliwości. Barin? Umieściłem go na liście tylko dlatego, że pełnił obowiązki poza miastem. Ale jeśli się przyznał, to znaczy, że mamy winnego. Każę go jak najszybciej aresztować. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Albo nie. Mam lepszy pomysł. To ty odkryłeś jego winę, więc ty powinieneś go ukarać. Z przyjemnością. Ruszaj! Skurczybyk nie zasługuje, by spokojnie chodzić po tej ziemi. Dobrze, że przyszedłeś z tym do mnie. Proszę, przyjmij to. Dziękuję za doprowadzenie tej sprawy do końca. To dziwne, że udało ci się rozwiązać tę zagadkę szybciej niż Durasowi. W kwestii poparcia moich starań. Nie pracuję za darmo. Słusznie. Należy znać swoją wartość. Zapłacisz mi? Za wykonanie zadań otrzymasz zapłatę. Mógłbyś zapłacić więcej. Należy znać swoją wartość. Zapłaciłem ci i powinieneś być zadowolony z otrzymanej sumy. Nikt tu nie chce cię oszukać. Nie licz jednak na jałmużnę. Co mam zrobić? Popytaj w mieście. Pomagaj tubylcom. A oni szepną dobre słówko na twój temat naczelnikom swoich klanów. Niektórzy mają zbyt dużo obowiązków, a innym zdarza się łamać prawo. Zajmij się tym i zadbaj, by prawo było przestrzegane. To znaczy? Nie rób niczego, na co nie zezwala prawo. To proste. Jak mi idzie? Jeśli myślisz, że nikt nie zauważył, że miecz żelaznorękiego zniknął dokładnie w czasie, kiedy się tu pojawiłeś, to się mylisz. Nie mogę tego udowodnić, ale nie wszystkie podejrzenia wymagają dowodów. Aby się tu odnaleźć, musisz robić więcej. Zdobądź więcej głosów, a zyskasz moje wsparcie. No, czyli nawet mamy bez konsekwencji, bo nie mamy tego miecza przy sobie. Myślę, że jakbyśmy go mieli przy sobie, to byśmy mieli teraz przerąbane, ale go nie mamy. W kwestii poparcia moich starań. Czy jest coś jeszcze, co mógłbym dla ciebie zrobić? Poważnie podchodzić do sprawy. To wszystko. Nie mogę przekazać ci swoich obowiązków, ale zastanowię się, czym możesz się zająć. Ogrodnicy nieustannie zadręczają mnie prośbami o wsparcie. Mam tego dość. A, i jeszcze Irdor od jakiegoś czasu nie informował nas o tym, co dzieje się z Wszechsercem. Dowiedz się, czy wszystko u niego w porządku i czy niczego nie potrzebuje.
Jak widzisz, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Przychodzę od Cindy. Kolejne kłopoty z dostawami? Naczelnicy już o tym rozmawiali i klan Żelaza zobowiązał się zająć dostawami. Klan Żelaza odmawia pomocy. Powinieneś porozmawiać z Angrimem. To on zabezpieczał dostawy. Jeśli nie da się przekonać, spróbuj pogadać z Kormagiem. Obiecał zastąpić Angrima w kwestiach, którymi ten nie może się zająć. Dobra. No to teraz kontynuujemy robienie jakiejkolwiek misji. Kto to jest? Rika? Dzień dobry. Jeśli pragniesz odpocząć, znajdź ku temu miejsce i nie krępuj się. A jeśli jesteś głodny, z pewnością znajdziesz tu coś do jedzenia. Dziękuję. Witamy. Mam nadzieję, że przyjęto cię życzliwie. Obcym wydaje się, że przestrzeganie prawa definiuje całą naszą filozofię. Jednak pomiędzy nami znajdzie się miejsce dla każdego włóczęgi i każdej zagubionej duszy, która postanowi odżegnać się od wcześniejszych przyzwyczajeń. Także skądkolwiek przychodzisz, twoja pomoc jest mile widziana. Jaki sens ma dążenie do odbudowania świata, jeśli nie przestaniemy walczyć? Powinniśmy razem tworzyć wspólny świat. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Od jak dawna należysz do berserków? Urodziłam się tu. I nie wyobrażam sobie, bym mogła trafić lepiej. Na czym polega ta wyjątkowość? Jak powiedział Żelaznoręki, spośród wszystkich miejsc i wszystkich ludzi to właśnie nas natura obdarzyła magią. Autor tych słów raczej nie uchodził za poetę. Z całym szacunkiem dla jego wyczynów, ale Żelaznoręki był raczej żałosnym skórkowańcem. Nasze życie koncentruje się wokół tego, co najważniejsze. Nie potrzebujesz aż tak wiele, jak ci się wydaje. Skórkowańcem? Pierwszy słyszę. Nie czarni mora. Myślę, że mógłbym tu żyć. Świetnie. Tego ci życzę. Tu będziesz bezpieczny i odnajdziesz swój cel. Ragnar pomoże ci znaleźć swoje miejsce. Wiem, że bywa ostry, ale presja jest duża, a on chce naszego dobra. Co to za miejsce? To pozostałość starego świata. Nie ma ich wiele. Z wyższych balkonów jest lepszy widok. Możesz tam iść, jeśli chcesz. Może wtedy zrozumiesz, jak pięknie musiało tu być przed uderzeniem komety. Wygląda na to, że już ludzie starego świata doceniali wartość krajobrazu. Po co w takim razie budujecie te chatki? Ten budynek sprawdza się jako twierdza obronna, ale nie czujemy w nim bliskości z przyrodą. Potrzebujemy kontaktu z naturą. Każdy powinien znać miejsce, jakie zajmuje w przyrodzie. Ty, ja, wszyscy ludzie wokół, jesteśmy częścią tej planety. Hotel jako ten? Twierdza obronna? Budynek obronny? Ciekawe. No nie wiem, czy hotel jest dobrym takim, przecież tutaj nawet... Chociaż... Jest na pewno na wysokim wzgórzu, co nie? Więc widać dookoła wszystko. No nie wiem, w sumie nawet nie takie głupie. Tylko chyba by trzeba jakoś zabezpieczyć bardziej, bo tam są wielkie okna przecież. Na przykład jakby ktoś najechał. No to słabo. Opowiedz mi o Ragnarze. Ragnarze niezłomnym? Ragnarze synu Biara? Jest naczelnikiem klanu Czarnowronów. Naczelnikiem... Wojownikiem, przywódcą i moim mężem. Twoim mężem? Jak można poślubić kogoś, kto ma subtelność burzy gradowej? Tak jest tylko wtedy, gdy wypełnia obowiązki przywódcy, kiedy jest naczelnikiem. Ja wyszłam za mąż za mężczyznę. Jak Ragnar został naczelnikiem? Zawdzięcza to ciężkiej pracy, zaangażowaniu i popularności. Dobra. A tak naprawdę? Liczysz na poznanie jakichś mrocznych tajemnic? Opowieść o drodze na szczyt usłanej trupami rywali? Nic z tego. To raczej historia o talencie, umiejętnościach i poświęceniu. Został berserkiem jako nastolatek. Odsłużył swoje w polu jako ogrodnik. Wsławił się obroną sadzonek przed mutantami i natychmiast mianowano go na wojownika. Kiedy był dzieckiem, poznał Żelaznorękiego. Myślę, że to spotkanie odcisnęło na nim swe piętno. Zapragnął być taki jak on.
I jest, tylko ma większe poczucie humoru. W ciężkich czasach berserkowie potrzebują kolejnego żelaznorękiego i w tej kwestii mogą polegać na Ragnarze. Czy trzeba tu coś zrobić? Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Pomagając, możesz zostać zauważony i awansować. Oczywiście w przypadku wyższych stanowisk o awans należy ubiegać się u naczelników. Popytaj w Goliet, a znajdziesz zadania odpowiadające twoim umiejętnościom, chociaż jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Ostrzegam jednak, że to niebezpieczne zadanie. No, przez chwilę już myślałem, że gadam, że tracę u niej czas tylko, że to taka postać tylko, żeby sobie była. Ale jednak mamy misję, więc jest dobrze. Powiedz mi, co to za zadanie. Zajmę się nim. Jeszcze nie poznałeś szczegółów, a już wierzysz w swój sukces. Bez problemu dogadasz się z tutejszymi naczelnikami. Nasi zwiadowcy donoszą, że parę dni temu mutanty zaatakowały kilku kleryków. Powiedzmy, że pomimo całej swojej technologii, klerycy musieli pożegnać się z tym światem. Jednak broń, która po nich została, nadal stanowi zagrożenie. Zwłaszcza jeśli trafi w nieodpowiednie ręce. Chciałabym, byś ją zebrał i dostarczył Jorze. Powinien być w dziupli. Tam razem z pozostałymi pracownikami dba o to, by tego typu sprzęty nie mogły nam zaszkodzić. Nie zdobyłem broni. Ktoś już ją zabrał. Twoja mina sugeruje, że masz coś wspólnego z tym nieszczęśliwym zdarzeniem. Masz szczęście, że mówisz to mnie. Angrim, a nawet Ragnar nie znieśliby tego równie spokojnie. Co się stało, to się nie odstanie. Oj. No tak, my sprzedaliśmy to. Trochę przypał, bo jest to druga sprzedana rzecz przez nas. Ta technologia sprowadzi na ciebie kłopoty. Serio? Co ona się tak buguje, to komórka plazmowa, harpun, w ogóle ile amunicji różnej to jest. A co my tu mamy? Jedzenie, dopalacze mamy jakieś w ogóle. Eliksiry mamy tutaj sporo. Aha, to jest dla... Czyli jakby różne miksturki są dla różnych w ogóle tych frakcji. A tu mamy takie materiały. Można by to sprzedać zawsze. Albo ten w ogóle. Ciekawe, czy można na przykład tworzyć strzały. Dobra, robimy misję. No to, wiecie, ważne jest dla mnie. Czy mamy jeszcze jakieś punkty? Atrybutów nie, punkty nauki też nie. Więc zajmiemy się misjami. Główne... to nie. Poświęcenie pionka. Zacznijmy od tego. Dobra. My go mamy zabić, czy... A, dobra. Zacznijmy od... pokażę wam takie coś. Mamy coś takiego jak mały obóz. Jest to obóz, w którym są nasi towarzysze. Możemy ich tutaj wszystkich znaleźć. Tutaj mamy na przykład Durasa. Odważny wybór. To wszystko, co masz do powiedzenia? Zagubiona owieczka okazała się wilkiem. Zobaczymy, kiedy nasze drogi się przetną. Przydałaby mi się twoja pomoc. Prowadź, będę za tobą. Są okazje, które warto chwytać bez zastanowienia. Duras uwielbia. Chodź za mną. Jasne. Duras nas uwielbia, no. Kurde. Się nawet nie spodziewałem. O, mamy tu potwory. Słuchajcie. Tylko dlaczego jest tutaj zaznaczony potwór? Jakże miło doświadczyły te ruiny. Patrzcie. Się... Potwór. Zrespił chyba. Dobra. No można tutaj bić. Tam jest niestety troll, więc tam raczej go nie zabijemy. Dobra, przeteleportujmy się. Pod nośnik. Będziemy musieli go chyba zabić, dlatego wziąłem też Durasa. Ogólnie z tego, co kiedyś tam czytałem, to nie warto chodzić z towarzyszami po miastach i w ogóle rozmawiać z innymi ludźmi, jeśli mamy towarzyszy, bo to może wpływać na nich. No niestety.
Tu jest ten stary skeks, bo to pamiętam, więc nie będziemy go bić. Ale mamy tu pustelnika chyba z tego, co kojarzę. Więc możemy go sobie potem zabić. Raczej nie będzie z tego konsekwencji. Ja myślałem, że on nie żyje. Krótko jestem zmęczony. Niedaleko podnośnika znalazłem szkatułkę. I? Co to ma wspólnego ze mną? Mówiłeś, że to twoje ulubione miejsce. Chcesz mi powiedzieć, że nie wiesz, co było tam ukryte? No i co? Do doliny wysyłają wygnańców i kryminalistów. Cokolwiek znalazłeś, nie mam z tym nic wspólnego. Nic nie powiem. Przysłał mnie naczelnik Ragnar. Jesteś winien śmierci Askora i zostaniesz osądzony. Co? Nie jestem mordercą. To Duras zabił Askora. Mam w to uwierzyć? To prawda. Spójrz na mnie. Rano ledwo zwlekam się z łóżka. Nie mógłbym nikogo zamordować. Skoro prawda nie może mi pomóc, może kryształki pomogą. Nie zrobiłem tego. A może ja cię zabiję i zabiorę kryształki? Jesteś równie niegodziwy co Duras, ale ja nie mam zamiaru skończyć jak Askor. Dorwę cię! Duras! No nie gadaj, że ty nie będziesz atakować. No, już się bałem. Myślicie, że możemy ten mieczyk dostać? Atakuj go. Serio, to mnie sięgło. Atakuj go. Dobra. Nie mogę broni dostać? Ale lipa. Myślałem, że można. 44 eleksity. Dobra. Zabijamy sobie tych pustelników, jak tu już jesteśmy. A nie trzeba dobijać tutaj? A chyba nie. Dobra, ciekawe. Ci byli tutaj chyba. Czy nie? Może pomyliłem miejsce w ogóle. Dobra, nie ma co lasami. Do Goliet. Mamy tam jednego chłopa mniej. No może moralnie to nie jest. Zostań tutaj. Tak. Moralnie to nie jest najlepsza rzecz, jaką można uczynić. Chociaż myślę, że przyjęcie kryształu. Chociaż nie, no to jest źle moralnie. W teorii Duras powinien być wybrany, ale to jest. W kwestii poparcia moich starań. Serio? Czyli to, ja go zabiłem. Point. Nie mogę o tym powiedzieć, ale lipo. Następne. Towarzysze, mamy coś? Dobra, może tak. Akcja. Aha, już jest serbowie wolni. Wsparcie ze strony frakcji. Nieważne czy to. No wiadomo. Na skrzydłach pierwszą. I co, mogę sobie zaznaczyć na mapie i co mi to pokaże niby? Aha, czyli po prostu to jest dołączenie do frakcji misja. A to da się zaznaczyć na mapie i co to pokazuje? Aha. Ciekawe. Ale tak będziemy szli do tego. Towarzysze to też nie. Edan. Dobra. Prawo berserków, to zacznijmy. Elek Karim. Karal ukradł Elek ze świątyni Wełczaj. Mogę zabrać Elek, zostawić go Karalowi. No ale ja już zostawiłem. Dobra, czyli mam. Co tu? Dziennik. Ale co w związku z dziennikiem? Dobra, bierzemy sobie tego.
sobie chodzi. Tylko co, jak mam ten dziennik zdobyć i gdzie on będzie? Tu jest... pokazane, jakby był on tutaj. Dziennik Krala. Właściciela raczej nie ma w okolicy. Może tu zostawił jakieś wskazówki. Sprawdźmy. Ostatni wpis. Elex go pochłonął, a teraz chce pochłonąć mnie. Nie mam wyboru. Z pewnością kradzież jest lepsza niż zabójstwo. Jeśli nie zacznę działać, śmierć będzie nieunikniona. Zatem postanowione, musimy obaj iść do grobowca. Być może będziemy mogli żyć w domu umarłych. Albo koleś przeżywa nastoletnią poezję, albo właśnie się dowiedziałem, gdzie go znajdę. Powinienem powiedzieć Kaldrimowi. Aha. Dobra. Lecimy do Kaldrima. No, teraz się troszkę łatwiej gra stała. Nie dużo, ale trochę. Dobra, no do Kaldrima mamy iść, więc... Sejwik, jakby coś ten... się niekorzystnego dla nas wydarzyło. A Kral? Tak? Znalazłem Krala. Obiecałem mu, że go będę krył, jak co. Nie żyje. Czyli już zapłacił za swoje przewinienia. Znalazłeś przy nim Elex? Nie. Tego się obawiałem. Bez wątpienia trafił w nieodpowiednie ręce. Dziękuję za pomoc. Zdziałałeś więcej niż strażnicy. Przynajmniej jedno już wiemy. Przyszło mi do głowy coś jeszcze. Może mógłbyś mi pomóc? Czego potrzebujesz? Niestety za bardzo rzucam się w oczy, by rozpocząć to dochodzenie. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Jeśli zacznę je zadawać osobiście, może to wyglądać, jakbym starał się kogoś napiętnować. Raz rzucone podejrzenie trudno odwrócić. Ludzie mogą zacząć dopatrywać się winy, nawet jeśli nie stało się nic złego. Dlatego chciałbym, abyś to ty przeprowadził tę rozmowę. Jest pewien ogrodnik, Orik. Życzliwy i uczynny berserk. Ostatnio coś się w nim zmieniło. Coś, czego nie potrafię określić. Chciałbym, abyś z nim pomówił. Dowiedz się, co go trapi. Na czym polegają kłopoty Orika? Rzecz w tym, że nie wiem. Mam tylko pewne podejrzenia. Orik wywiązuje się z powierzanych mu zadań. Jest miły i pomocny. Pojawił się jednak dystans. Nie jest już tak otwarty, jak kiedyś. Jak mogę się dowiedzieć, co się z nim dzieje? Po prostu z nim porozmawiaj. Zobaczymy, czy odniesiesz podobne wrażenie. Orik kocha swoją pracę. Raczej nie będzie trudno nakłonić go do rozmowy o pracy na plantacji sadzonek. Rolnictwo od dawna jest jego pasją. A może już ma dość tego zajęcia? Może chciałby awansować, a może po prostu ma gorszy dzień? Służył nam wiernie. Dlatego jeśli dzieje się coś złego, chciałbym móc mu pomóc. Nie chcę, by obawiał się rozmowy ze mną. Porządnie tam namieszałeś. Właśnie. To nie jest zbyt fajnie, bo sobie robi o nas jakby ten... zdanie. O, wiecie. A lepiej, żeby nie było to coś złego, co nie? A jeśli znów spróbujesz nam wcisnąć to podrzędne gówno, skończysz jak nawóz dla swoich siłek. Dobra. W teorii powinniśmy dostawać za to exp, co nie? Dobra, mamy punkty atrybutów, ale tego nie chcę. Nic... O, to mamy zrobione. Ale co dla nas jest jakieś takie ważne? Doświadczony myśliwy na pewno. Czyli inteligencję musimy sobie machnąć. Dobra, dodamy wszystko w inteligencję i zobaczymy, co to nam zmieni. Te stosy. I co, jakie mamy dostępne opcje? Gniazdo na kamienie. To myślę, że na razie nie.
chemię, dopalacze eliksirów, nie wiem. Zawodowy haker, kojarzę możliwość, o spoko. Na pewno. Niestety mamy punkty atrybutów, więc można by to zrobić. I na przykład po tym jeszcze zobaczyć, co byśmy tu mieli, co nie? Ale już nie, punkty atrybutów chyba na końcu powinniśmy dodać. Kurde, nie wiem jak to jest. No chyba tak. Dobra, to dodamy sobie szkolenie w przetrwaniu. Dobra, charyzma i rzemiosło. Technologia powinna pozostać w przeszłości. Zabierz to do dziupli. Chyba nam nic nie mogą robić za to, że używamy, no bo to by było trochę dziwne, co nie? A że... Dobra, ty chłopie zostajesz. Zostań tutaj. Tak. Bo potem mam nieprzyjemności. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. O, mamy grupę, ej. Nie jest głupie. Ej, grupę sobie zrobimy. No i tak na chwilowo nic nie mamy, a to sobie tutaj tam indziej zrobimy. A mamy jedną punkty nauki. To może haker. Chociaż to się wydaje, kurde, mocne. Ile mamy w ogóle? Mamy charyzma plus jeden. Ile mamy charyzmy? Czy mamy na to? A. Czy nie ma nic poza spleśniałym chlebem? Póki co nie. Jak tylko będę mogła, wyślę tam kogoś z prowiantem. Szczerze mówiąc, dotarcie do nich zajmuje tyle czasu, co cztery zwykłe dostawy. Dopóki sytuacja się nie uspokoi, muszę wysyłać dostawy tam, gdzie są bardziej użyteczne. No, te... Ale wymieniać się może. Co my tu mamy, jeśli chodzi o broń? To nic. Broje też nic. Bochenego ogrodnika byśmy mogli pokupować ogólnie. Tylko, bo ile to jest? A, po 18, ale są 3 sztuki. Nie. Nie kułam tego, gdzie jest cena tego? Koszt 5, dobra, piszę. A to jest ilo, jaką ilość mamy posiadanych, dobra. Już kułam. Jedno możemy sobie sprzedać. Tu nie będę sprzedawał. Tutaj. O, nie jest tam dużo. Na razie tego nie. Tych też nie będziemy sprzedawać na razie. Ale w czystej formie. To sobie posprzeda. O, tak. Po 4 za jedno, to też po 4. To jest naprawdę dużo pieniędzy, czyli to jest ogólnie warto do robienia. Jak mówiłem, dlatego to było warto robić. No, młot. Jak widzicie, to zbieranie wszystkiego, co popadnie, no ma sens, nie? Szkatułka. Może się okazać cena, ale sobie otworzymy. Papierosy. Są razem sprzedawać, nie wiem. Dobra, dzięki. Dużo, ej, ponad chyba 600-700 dostaliśmy. Ile do drona. Nie, to... Nie, tu są przedmioty, Jezu. Ta szkatułka. A nie, nawet nie mogę tego otworzyć, ale lipo. Dobra, robimy zadanie. Ty już możesz za nami. Chodź za mną. Dobra. Możesz za nami podążać. Lecimy do tego gościa. No, stajemy się coraz mocniejsi. Chciałem to zrobić z tym, z towarzyszami, bo mam taki plan, żeby początek gry nie ulepszać w naszą postać jakoś. Czyli nie będziemy dużo mocniejsi. Jeśli chodzi o władanie mieczem, czy innymi takimi rzeczami. Dobra, sorry.
ale za to w przyszłości. O, tutaj pozyskamy. Będziemy mieli jakąś tą możliwość, ale będziemy w towarzyszy sobie chwilowo używać, a my sobie rozwiniemy to takie doświadczenie, przez co będziemy szybciej te levele zdobywać. I potem będziemy po prostu mocniejsi, bo będziemy mogli mieć potencjalnie więcej tych punktów doświadczenia, tak jakby. Born. Szybko! Musisz mi pomóc! Dziko gnije, zryły urwisko! Zagrażają sadzonkom! Musimy je powstrzymać! Za mną! No ale fajna misja. Pieprzony stwór! Plantacje sadzonek są bezpieczne. Dziko gnije zabite. Dziko gnije. Szkodniki. Podejrzewał, że coś grasuje na klifach. Rozumiem, że z Orikiem wszystko w porządku. Na to wygląda. Dobrze. Doceniam twoją pomoc. Dziękuję, że do nas dołączyłeś. W jakim stanie są sadzonki? Musimy przeszkolić nowego strażnika. Trochę to potrwa, zanim odzyskają właściwą ochronę. Tymczasem mamy kolejny kłopot. Wszyscy ogrodnicy naprawiają szkody wyrządzone przez dziko gnije. Brak mi ludzi do zbioru leczniczych korzeni, o które proszą uzdrowiciele. Potrzebujesz kogoś do zbioru korzeni? Tak. Kogoś, kto je zbierze i tu przyniesie. Przyda nam się każda para rąk chętnych do pomocy. Lecznicze korzenie są nam potrzebne do opieki nad rannymi. Zbiorę lecznicze korzenie. Świetnie. Będę ci wdzięczny. Pozostali też. Upewnij się, że zrywasz dojrzałe korzenie. Tylko one mają właściwości lecznicze. Gdzie znajdę lecznicze korzenie? Rosną w małych kępkach wokół jeziora powyżej Goliet. Znalezienie ich może ci zabrać trochę czasu. Łatwo je przeoczyć. No i to tak. Rozumiem. Dobrze, teraz do pracy. Czym dokładnie się tu zajmujecie? Dbamy o sadzonki. Otoczone troskliwą opieką, przy odrobinie szczęścia, któreś z nich dojrzeją i zmienią się we wszechserce. Spośród całej hodowli udaje się to tylko kilku roślinom. Jednak to wystarczy. Wystarczy, by uratować Magalana. Naucz mnie czegoś. Dobra, niech będzie. Chcemy to mamy przetrwanie. No tak. Ma to sens. Pożeracz. Pożeracz też jest dosyć pożądaną cechą. W ogóle tutaj ciekawe rzeczy są, jak odporności, czy nie? Pieprzone mutanty! Są tak spragnione eleksu, że próbują wyjadać manę z sadzonek. Cała praca na nic. Cholerne dziko gnije, wszystko zniszczyły. Mutanty jedzą eleks? Jest dla nich jak narkotyk. Jeśli go nie biorą, umierają. Prędzej zrezygnują z jedzenia niż eleksu. Niestety to nie pomaga mi uratować sadzonek. Opiekowanie się nimi to mój obowiązek. Chwileczkę. Wyglądasz znajomo. Już gdzieś cię widziałem. Mylisz się. Nie znamy się. Nie powiedziałem, że się znamy, tylko że cię rozpoznałem. Chociaż to niemożliwe, żebyś to był ty. Co dowódca Albów miałby robić w Goliet? Zarzuciłeś podbój Magalana i postanowiłeś poszwendać się tu ze mną? To by dopiero było szaleństwo. Wyglądasz zupełnie jak on. Powinieneś uważać. Jeśli ktoś jeszcze cię rozpozna, to znaczy pomyśli, że cię rozpoznał, możesz już nigdy nie wrócić do Lodowego Pałacu. No, ale ja już się przyznałem w ogóle do tego, więc wywalony trochę. Twoim obowiązkiem jest chronienie tych roślin przed mutantami? Czy to zajęcie daje ci szczęście? Szczęście? Mam najważniejszą robotę w całym Goliet. Być może nawet na całym Magalanie. Tak stanowi prawo. Wszechserce należy chronić przed wszystkim i wszystkimi. Te młode sadzonki to jeszcze nie wszechserca. Ale kto wie, właśnie Born dostał od Kaldrima dostawę many. Możemy więc zacząć pracę. Prawdziwe wszechserce to rzadkość.
ale może, może jednemu z tych maluchów uda się dojrzeć. Jak ci się pracuje dla Kaldrima? Cóż, no tak, nie zawsze jest słodko. Kaldrim jest dość stanowczy w kwestii postępowania z roślinami. W takich warunkach odkrycie czegoś nowego jest raczej niemożliwe. A czy twoim zdaniem pierwsi ogrodnicy po prostu stali i patrzyli, jak rośliny rosną? Albo magowie? Czekali, aż czar zadziała? Nie, próbowali różnych sposobów, eksperymentowali. Czy można jakoś powstrzymać mutanty przed zjadaniem roślin? Tak. Skoro nie jesteśmy w stanie wyhodować zbyt wielu wszechserc, może powinniśmy spróbować innych sposobów. Na przykład zacząć je krzyżować. Może wtedy mutanty nie będą ich zjadać. Niestety, to zabronione. Co uważam za szaleństwo. Tylko sobie wyobraź, co moglibyśmy zrobić. I to nie tylko z sadzonkami. Jeśli mana może zrobić coś takiego z roślinami, co mogłaby zrobić z człowiekiem? Jeśli tego nie spróbujemy, będziemy tkwić w miejscu. Co sądzisz o Bornie? Jest dobrym szefem. Lubię z nim pracować. Czasem daje mi wolne, mam wtedy czas dla siebie. Dzięki temu mogę trochę poeksperymentować. To znaczy wypróbować, co mogłoby pomóc sadzonkom. Nie dzieje się nic, co mogłoby cię martwić? Tyle co zwykle. Mutanty. Wciąż za mało sadzonek, które przeradzają się we wszechserce. Okazjonalna bura od szefa. Nic poważnego. Wiesz, nic o czym warto mówić. Dlaczego wszechserca są takie rzadkie? Nie wiem. Berserkowie badali je, zanim się urodziłem. Zdaje się, że pierwsze znaleźli gdzieś w dziczy. Początkowo zastanawiali się, czy go nie zniszczyć. Koniec końców to zmutowana roślina. Potem odkryli, że to dzięki niej wszystko wokół rozkwita. Od tamtej pory uczą się, jak wyhodować kolejne wszechserce, ale to trudne. Nawet pomimo zasilania ich maną. Wygląda na to, że poważnie traktujesz swoje obowiązki. A wiesz, że tak? Chcę widzieć, jak sadzonki rosną. Chcę, by wszechserc było jak najwięcej. Chciałbym, żeby inni zobaczyli, że znam sposoby, które im w tym pomogą. Jak twoim zdaniem mógłby się zwiększyć plony? To tyle, jeśli chodzi o sadzonki. Prób na ludziach nie było wiele, od kiedy pewien ograniczony naczelnik ich zakazał. Moim zdaniem warto przynajmniej ponownie rozważyć takie działania. Jeśli odpowiednie dawki many mogą zmienić roślinę we wszechserce, co by się stało, gdybyśmy ustalili właściwą dawkę dla ludzi? Każda próba zaczyna się od kogoś, kto wskaże kierunek, przetrze szlak, będzie pionierem. Do tego trzeba odwagi. Myślałem o manie, sadzonkach i ludziach. Elex, czysty Elex, ten, który biorą albowie, czyni ich silniejszymi. Dlatego są tacy przerażający. Zastanawiałem się, co by się stało, gdybyśmy zrobili to samo z maną. Mana jest oczyszczona przez rośliny, więc nie powinno się stać nic złego. Jeśli dzięki niej staniemy się silniejsi jak albowie, nasze szanse na to, by ich pokonać, wzrosną. Pobrałem więc trochę soku z sadzonki i wypiłem go. I poczułem się, jakbym nagle wszystko zrozumiał. Wszystko! Prawo tego zabrania. Tak, wiem, ale nie rozumiesz. Jeśli mi się uda i wszyscy będą mogli z tego skorzystać, będziemy silniejsi. Rozumiesz mnie, prawda? Muszę poczekać, nim będę mógł znów spróbować, ale mówię ci. Jeszcze jedna, dwie dawki, a byłbym czym innym. Mógłbym walczyć z albami. Jeszcze jedna dawka? Jeszcze jedna dojrzała sadzonka i udałoby mi się rozwikłać tę zagadkę. Jestem pewny. Pokażę wszystkim, że możemy wygrać tę wojnę. Wszystko to może się skończyć. Wierzysz mi, prawda? Niech to wszystko zostanie między nami. Będzie więcej soku. Przysięgam. Muszę już iść. Muszę się tym zająć. O, wydam się, gościu. Trochę. Dobra. Obie strony przerażające. Ale no powiemy to oczywiście temu gościowi i zakończymy odcinek, tak myślę, to można by zrobić. Serio, nie da się ten... Dobra, pójdziemy do Kaldrima po prostu. Przejdziemy, że jakoś tam...
tu jest wszechserc. Dobra, tu sobie przeteleportujemy się po prostu. Dobra. Zobaczymy, czy Kaldrim ma coś do powiedzenia i zakończymy odcinek. Bo... no dziwny ten chłopiec. Ja się boję, że mana też może mieć złe efekty, co nie? Dla ludzi jednak. Nigdy nie powinna mieć, ale... nigdy nic nie wiadomo, na dobrą sprawę. W sprawie Orika. Wiesz, co się z nim stało? Tak. Mam dla ciebie informację. Dobrze, dobrze. Powiedz wszystko, co wiesz. Zapomniałem, że Duras jest z nami. Ci idioci z klanu Młota. Jak mogli sądzić, że to dobry pomysł? Dziękuję ci za tę informację. Teraz muszę dopilnować, by sprawiedliwości stało się zadość. No, niestety. Doskonale. Czy ten się z nami zgadzał, więc nie ma tego złego, co nie? Dobra. 41 minut to już trochę za dużo. O minutę. Niż zwykły nasz taki tradycyjny odcinek. Więc jedyne co mi zostało, to się z wami pożegnać. Mówił do was Barry. Hej!